Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku Kronik Myrtany Archeolos. No i co, słuchajcie, zrobiło się w sumie praktycznie widno, więc mam nadzieję, że ta Rita już będzie wstawać. Dobrze by było, bo chcę z nią pogadać o tym, co możemy zrobić. Siemano, jak już się obudziłaś, idealnie. Czego tutaj węszysz? Aha, nie mogę z tą pogadać. No superancko, dobra. Rozsądnie. Jest jednak lipa, ale pytanie jest moje takie. Czy my możemy wejść tutaj? O. To czyjaś chata ogólnie jest. O. Nie spodziewałem się, że będzie zamknięta na klucz, ale dobra. Będzie zamknięta na klucz, drzwi będą zamknięte. Farmerzy tu śpią. Ale tu nic nie ma oprócz tego wina jednego. Trochę przypał, no dobra, no trudno. Trochę przypał. Dobra, zamknijmy im tu drzwi. Nie, nie da się zamknąć teraz drzwi. No superancko. Super sprawa, nie powiem. Najgorsze jest to, że w tym miejscu nie ma gdzie się przespać, bo chętnie przespałbym się do rana, ale jak ja mam jechać do Silbach i zaraz tu wracać, to przecież to nie ma najmniejszego sensu. Co my tu mamy? Tu jest jakaś karczma? Co tu jest? Uuu, ile tu jest kufrów! Ajajaj, no to jest miejsce, które chciałbym odwiedzić, ale chyba za dnia, bo w nocy to raczej będzie lipa. Tutaj też skrzynia jest. Kufer. Ale pogadajmy z farmerami, może coś nam powiedzą. Co mi powiesz o tej okolicy? Co możesz mi powiedzieć o tej okolicy? Jeśli będziesz trzymał się głównej ścieżki, dojdziesz na południowe bagno. Jest to ostatnie miejsce, które chciałbyś odwiedzić. Czemu? Opowiedz mi o Ricie. Opowiedz mi o Ricie. Rita wie, czego potrzeba tej winnicy. Chyba nikt się nie spodziewał, że bez Gaspara może być tu tak dobrze. O, proszę bardzo. Czyli zadowoleni są generalnie z tej Rity. Ciekawe. A ten drugi co by mi powiedział? A, to samo. Dobra, to nie jest istotne w takim razie. No pytanie, ile muszę czekać? Aż będzie dzień. A może byśmy zrobili numer, ty, patrz. Czekaj. Robimy akcję. Budzimy chłopa i idziemy spać. No i git, wynocha z mojego łóżka, tam pierdolenie o Chopinie. A tu farmerka siedzi cały czas. Czyli tu się nie da tak podkraść po prostu. Tak samo pewnie jak tutaj się nie da. Ale tutaj akurat bym spróbował, bo mam pewien pomysł. Bo podejrzewam, że oni nie zareagują po pierwsze, jak wezmę sobie, wejdę do tej skrzyni i ją opróżnię. Że nikt nie będzie miał nic przeciwko, to po pierwsze. A po drugie, tu oni mnie nie powinni widzieć. Więc ja... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będę mógł sobie na spokojnie to zlutować. Choć nie do końca wiem, co tam było, przez to, że trzeba było na szybko to robić. To trudno. Było tam jakieś takie brązowe coś. Chciałbym dowiedzieć, co to było. Tak jakby brakowało mi zmartwień. To jest to, ruda. Łupka żelazna, no właśnie. Okej. Okay. No dobra, no. Niektóre problemy. No nie jest źle, no co wam powiem. No nie jest źle. W ogóle mamy pełno tych kluczy. Do starej skrzyni. Miał go jeden z... Wydaje mi się, że tą skrzynię, którą tam mieliśmy po drodze, tylko ja nie pamiętam, czy myśmy ją otworzyli, czy nie. Tam koło tatka Norka, co była. Nie pamiętam, czy myśmy ją otworzyli, czy nie. Trzeba by było pewnie tam przejść się któregoś razu. Kim jesteś? Zwykle to obcy przedstawiają się pierwsi, ale zrobię dla ciebie wyjątek. Dziękuję. Mam na imię Rita i nadzoruję pracą tej winnicy. Dobrze wiedzieć. Znalazłabyś dla mnie jakąś pracę? Znalazłaby się jakaś praca na twojej winnicy? Tak szczerze, to mam już dość robotników do opłacenia. Raczej nie potrzebuję pomocy. Raczej? Widzisz, od jakiegoś czasu mam problemy z ochroniarzem, którego wynajęłam do pilnowania upraw. Facet trochę się pokręcił, popilnował i nie powiem, dobrze się spisywał, ale teraz gdzieś zniknął. Nie wiem, gdzie może być, ale widziałam, jak szedł w kierunku jaskini.
Jeśli go spotkasz, powiedz mu, żeby jak najszybciej wrócił. Jak miał na imię? Cholera wie. Nie spisuję z ludźmi kontraktów. Po twarzy ich kojarzę. Ale chyba na N. I było krótkie. No, chyba akurat jego żeśmy dupnęli, czy nie? Właśnie to ten, co stoi tam przy moście. Znaczy, siedzi tam przy moście. Jakie wino tu produkujesz? Byłem ciekaw, jakie wino tu produkujesz. Wbrew temu, co pewnie słyszałeś, najlepsze na wyspie. A jeśli pytasz o typ, to zgodnie z nową recepturą wytwarzamy wina z domieszką miodu i cytrusów. Dzięki temu są słodkie, lekkie i doskonale orzeźwiają po ciężkim dniu pracy. O, dobrze się sprzedają? Dobrze się sprzedają. Moi klienci są zadowoleni z tej drobnej zmiany, a to najważniejsze. Większość ludzi jednak nie lubi zmian i wybiera cierpkie trunki Holdwiga z winnicy na północy wyspy. Nie da się ukryć, że wino, które produkuje, jest niezłe, a jego uprawy i możliwości finansowe ogromne. Ale od czasu konfliktu Holdwiga z jego młodszym bratem, Czerwone Valerio podrożało i straciło swój dawny prestiż. Nie żebym narzekała. Na tej przepychance o stołek mogę tylko zyskać. Ciekawe. Co wiesz o tym konflikcie? Podobno poszło o spadek po nestorze rodu, Valerio. Przed śmiercią przepisał winnicę na swojego młodszego syna, Andreasa. Klasyka. Prawo spadku nie przeszkodziło jednak Holdwigowi w wypędzeniu brata i zagarnięciu całego majątku dla siebie. Od tamtej pory synowie Valerio pozostają skłóceni, a władze bacznie obserwują, komu ostatecznie przypadnie winnica. Dziwię się, że mają tyle cierpliwości i jeszcze sami nie przejęli jej siłą. Ciekawe. Czemu Holdwig zawdzięcza swój sukces? Sukces? Nie rozśmieszaj mnie, chłopcze. Kto normalny podnosi ceny, gdy brakuje rynków zbytu, a szlaki handlowe w zasadzie nie istnieją? Może po prostu zawęża klientelę. Gdzie tam? Holdwig to prosty chłop. Nie ma pojęcia o interesach. Prawda jest taka, że wszystko zawdzięcza swojemu ojcu, a w drugiej kolejności gubernatorowi. Czemu gubernatorowi? Ciekawe. Poczęstujesz mnie swoim winem? O! Jasne, ale tylko odrobiną. Za resztę będziesz już musiał zapłacić jak każdy inny klient. Oto mój sztandarowy produkt. Dziedzictwo Arrazola. Lekkie, orzeźwiające i na kieszeń każdego. Spróbuj sobie. W takim razie twoje zdrowie. I jak smakuje? Nutka owoców faktycznie jest dość wyraźna, ale czuję też jakby ocet. Ocet? Niemożliwe. Pewnie wcześniej piłeś albo jadłeś coś, co pomieszało ci smaki. Pokaż, ciekawe. Co masz na sprzedaż. Proszę bardzo. Chyba ktoś jej robi podgórkę. O, mam nowy spis handlowców pewnie. Ile tego? Czekaj, jabłka w cieście, tego nie mamy. Kompot z jagód nie mamy. To już mamy. Nalewki malinowej nie mamy. I grzaniec ognika nie mamy. Dobra, ona na pewno polnych jagód, rzepy i innych rzeczy ma. Dobrze wiedzieć swoją drogą. I winogrono ma. Po 4 za sztukę, w ogóle 48 sztuk. Ma widać, że winnicę prowadzi, prawda? Jakby nie było. Dziedzictwo Arrazola daje 90 many i 30 punktów trafień. No nie opłaca nam się to. Za cholerę. Tak patrzę, co jeszcze można od niej tu ewentualnie odkupić. Takich rzeczy, ale wszystko dość drogie ma. Mi szkoda hajsu. Mogę ewentualnie sobie ze dwie marchewki kupić od niej i tyle. Niech ma, żeby nie było, że ten, że nic nie kupiliśmy. A my pójdźmy, spróbujmy poszukać tego gościa, bo mam dwie opcje. Albo on jest tutaj na górze, tego nieroba, co żeśmy widzieli tam, co siedział przy wodzie. Albo tamten, co siedzi przy tym moście. To jest jedno z dwóch. Ale wydaje mi się, że to prędzej ten będzie. O, tutaj. Hej. A nie, jednak nie. Ty. Czyli co, to będzie tamten? W takim razie? No bo tu innego gościa, który się tak jawnie opierdalał, to nie widzieliśmy. Żeby tak jawnie, nie? Wiecie, że na 100% widać, że on nic nie robi, tylko se siedzi. Dobra, weźmy sobie to. Tyk. I tak się zastanawiam, czy gdzieś coś ktoś jeszcze? Może ja coś ominąłem? No nie wiem, no wiecie. Różnie bywa. Tam w ogóle mnie zastanawia,
To przejście. To jest jakieś przejście, tam jest jaskinia. O! Tam jest jaskinia. Czyli mamy co zwiedzić. Oj. Ten niedźwiedź nie chyba widzisz, na nas był. Że coś robię, spadaj. Ty, ale Bols... Ty, to nie jest on. To nie o Bolka chodziło. No, ona mówiła o tej jaskini, więc... Podejrzewam, że to będzie to. Chociaż jakiegoś zbiega też żeśmy zabili. To ja już szczerze mówiąc nie wiem, co, gdzie, jak i dlaczego. To ja już nie wiem. Dobra, idźmy sobie do tej jaskini, zobacz. Uuu. O, ten troll na górze na pewno... O kurwa, uciekinierzy! Dobra. Ten na dziurwę. Prawie. No, ale to muszę się... O kurwa, ten jest mocniejszy. Ej, bo ja dostaję na dziurę! Dobra, jest jeden na jeden, więc teraz... Tylko się dobrze bronić. No. Kurwa, Marvin! Albo ty, albo on. Dobrze. Jeszcze jeden hit. Marvin! O, ja pierdolę, ledwo. Ledwo. O mój Boże. Ale dropik z nich całkiem fajny, więc to mi się podoba. Ale no... Kurna lipa. Lipa, 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 bo straciliśmy mnóstwo HP. Mnóstwo HP straciliśmy na tym. Czyli mamy tutaj coś, co odnawia dużo jeszcze. 65, 60, 40. Tu mamy 90 jakąś. Ale 90 to zaledwie połowa naszego HP. To dobrze wiedzieć w sumie. To dobrze wiedzieć. To my mamy teraz ile HP? Poczekajcie. Na B było, nie? Tak, na B. Gdzie tu jest ilość HP? Ja nie widzę tu. A nie, jest PZ. 205 mamy. Uuu, no to dobra, to nie mało. Prawo, dobra, jest git. Szaszłyczki, zajebiście, dobra. No, zostaw ten kufer już. Marvin, jak się przyczepi do jakiegoś kufra, to czasami masakra po prostu. Dobra, tu już nic nie mamy. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony, ale nie wiem, czy to byli ci uciekinierzy. Bo ja widzę, że tu dużo jest takich a la kopalni i coś takiego. Więc trzeba będzie pewnie popatrzeć. Poczekajcie, czy ja coś mam? Spóźniony pracownik. Odszedł w kierunku jaskini. Gaduję, że chodzi o jakąś blisko winnicy. No właśnie, tylko że to nie jest jedyna jaskinia. Bo na pewno tam z drugiej strony jest jeszcze jedna. Dobra, te polne bestie to... W sumie! Jak już tu jestem? Dobra, chodź tu tą polną bestią. Raz. Dwa. No czy ty, Marvin, możesz? Dziękuję. Nie wiem, czy tu jest coś do podniesienia, więc tak... No chodź, chodź. O kurwa. No i trafiła mnie, no. Nic tu nie ma. Klasycznie nic nie ma, oczywiście. Ale to mnie zastanawia, czy ja mogę jeszcze coś poznać. Żeby, wiecie, żeby mieć... Kij na pokrzywy. Dobra. Żeby mieć możliwość jakby zbierać ze wszystkich zwierząt, bo na pewno jeszcze coś jest, nie? Tam, pamiętam, zębaczy, coś jeszcze mieliśmy do ten... Do zebrania. Nie do zebrania, tylko do nauczenia się. Co ja mówię do zebrania? Mi się mózg chyba wyłącza, słuchajcie, dzisiaj. A, ten szczur na patyku to takie gówno. Poprawia twoje zdrowie plus 5. No dobra. Nie najgorzej, no ale to mogło być lepiej. Dobra, jakąś zupkę jeszcze za 40 sobie dupnijmy. Okej. Okay. No i teraz pytanie. Gdzie my powinniśmy iść tak w zasadzie? Tu do Silbach możemy tym sposobem sobie dojść. Dobrze wiedzieć w sumie. Tędy do Silbach. Tam jakiś... Co tam jest? I to wygląda jak jakiś...
miejsce, gdzie są orkowie, nie? Podejdźmy sobie tam, bo jestem aż ciekaw. A nie, to jakaś spalona chata jest. O kurwa, te pełzacze leśne. Dobra, zwijam stąd. Zwijam stąd, bo te pełzacze leśne na pewno są... Znaczy nie pełzacze, tylko te leśne bestie są dużo mocniejsze niż tamte wcześniejsze. Więc nie chcę się narażać. Ale pytanie... Gdzie jest ta jaskinia, o której ona mówiła, nie? Gdzie jest ta cholerna jaskinia? No ewentualnie ta tu po prawej, no bo innej to nie wierzę, nie? Żeby była. Bo tamtego gościa żeśmy rozjechali, co przed nami był. W sensie tam przed nami, nie? Tego uciekiniera. No a tutaj, nie no, tutaj są bestie, to na pewno przy bestiach by był gościu? Nie wiem w sumie. Tutaj w ogóle słyszę... Kurwa, właśnie. Chciałem powiedzieć, że tutaj słyszę w ogóle gdzieś gobliny. No te cholerne czarne gobliny, dziady pieprzone muszą tak biegać w kółko. No przecież mnie popierdoli, no patrz. Nie da się tego nakierować normalnie. Ta bitka z nimi beznadziejna jest. Co my tu mamy? Zębate ziele, proszę bardzo. No chodź. Jeden z drugim. Na moście jak się będziemy bić, to może będzie prościej. Biegniesz? O, jak się ładnie zbugowali. Pięknie. No tylko, dobra, właśnie. Zastanawiałem się, czy mogę trafić, czy nie. Dobra, tu jest jakiś problem ewidentnie z trafieniem go, więc... Wow! Ale slajda zrobiłem. Dobra. No. Nie chcę spadać na dół. Nie chcę spadać. No i chuj. I ty klasyka, nie? Klasyka. Nie chcesz, ale i tak spadniesz. Tylko żeby mnie teraz te krwiopijce nie zaatakowały, nie? Oj. Te dźwięki były takie dość... Dość niedobre, tak powiem. Dość niedobre te dźwięki były. A najważniejsze, udało nam się wyjść. Tutaj coś będzie. To są ciemne grzyby na pewno. A bo tu jest w ogóle jakieś przejście też. I tam ktoś jest w środku. Idę pomóc. Kretoszczury go biją. O kurwa, na kretoszczury to ja nie wiem, czy ja tu. Ale bydloki twarde. Czy to jest ten gościu, którego on... Cholera, stary. Myślałem, że wyzionę tu ducha. To by był wstyd umrzeć zagryzionym przez kretoszczury, co nie? Można umrzeć na głupsze sposoby. Co tu robisz? Zostałem wynajęty do ochrony pobliskiej winnicy. Patrolowałem ten obszar, kiedy nagle wyskoczyły na mnie te paskudy. Zjawiłeś się w samą porę. Dzięki. Foko. Rita chce wiedzieć, gdzie jesteś. Rita chce wiedzieć, gdzie jesteś. W takim razie powiedz jej, że tutaj. Nie ma powodów do zmartwień. Zdaje się, że chciałaby twojego powrotu. W końcu ci płaci, więc powinieneś wykonywać swoje obowiązki. Słuchaj, chętnie bym wrócił, ale nie mogę. Kiedy te cholerstwa mnie napadły, mój rodzinny amulet wypadł do rzeki. Nigdzie się bez niego nie ruszę. Nie ma opcji. Dlaczego to nigdy nie może być proste? Po prostu, dobra, wrócę, ale nie, każdy coś gubi, czegoś potrzebuje. Nie. Tak jak ty. Bo pewnie Rita ci zapłaci za sprowadzenie mnie z powrotem, więc nie narzekaj. Dobra, trzeba mu ten amulet znaleźć. Tylko, że on nie chce go szukać, bo jakby on go szukał jeszcze, to byłoby spoko. No to mi się podoba. Dobra, ten smoczy korzeń to od razu. Gdzie on tu jest? Nie wiem, gdzieś go zgubiłem. Dobra, ale nieważne, ale jeszcze mamy przepisy w sumie do poznania. Rozumiem. Których zapomniałem przeczytać. Rozumiem. Więc warto to zrobić, żebym ja później nie nakupował niepotrzebnie kolejnych. Rozumiem. Dobra, teraz tak, trochę HP na pewno bym chciał odnowić. Więc może jakąś bułeczkę wystarczy zjeść? No nie jest najgorzej, no nie jest najgorzej. I teraz tak. Gdzieś tu na dole będzie pewnie ten amulet. Tak znając życie. Tam jeszcze były kretoszczury, ale my mamy tą miejscówkę do przebadania. Przede wszystkim te gobliny jeszcze do zlutowania.
Więc trzeba to zrobić. Nic tu nie ma. Tu nic nie ma. Parę jeszcze jest, dobra. Mięso kopacza, proszę bardzo, ciemne grzybki. O! Pięść wichru. Dobra. Czy da się? Nie, no nawet fajny dropik, no. Bez szału. Ale jak na fakt, że trafiłem tutaj w obliczu tego, że chodzę i szukam gościa, to i tak niezły dropik, nie? To trzeba przyznać. Dobra, telekinezy sobie odpalmy. Jest amulet ochronny. Jest amulet ochronny. Weźmy sobie go. Ciup do góry. No. Hop. Marvin, czy ty jesteś jakiś... akustyczny, przepraszam? I coś się zbugowało. I nie mogę nic zrobić. Marvin, dzisiaj? Dziękuję. Dziękuję. Dobra, trzeba ubić te kretoszczury, które tu są. Bo jak ich nie ubijemy, to podejrzewam, że one tego neka zabiją finalnie. Jezus, nie, no ale to z łukiem te kretoszczury to jest sama przyjemność, nie? Serio. W porównaniu do tego, co jest, jak się kurna bije z lagi? Znaczy z lagi, no. Nie jest laga, ale jakby wiecie, o co chodzi, nie? Laga na Roberta. No i tak, to jest dużo lepiej, nie? Dobra, pogadajmy z tym nekiem. Niech ma ten amulet. Niech nie rozpacza już. To twój amulet. Twój amulet? Tak, zgadza się. Trudno było go zdobyć? Pewnie było to trudniejsze niż twój powrót na winnicę. Jasne, jasne, już wracam. Bogowie, jakiś ty niecierpliwy. Pozdrowie od ciebie, Rite. Dziękuję. Właśnie o to chodziło. No jak wiesz, o to chodziło, ale coś czuję, że ja będę u niej szybciej niż ty. Takie dziwne przeczucie mam. Takie dziwne przeczucie mam. Że tak to się może skończyć. Ale to dobrze wiedzieć, kurna, że tędy było też to wejście. Ale kto mógł wiedzieć? No kto mógł wiedzieć? No powiedzcie mi, no kto mógł wiedzieć? No. My sobie po prostu musieliśmy pochodzić wniosek z tego naokoło. Ale to i tak dobrze, że usłyszałem te gobliny tam i poszedłem w tą stronę. Bo tak to chyba w życiu bym nie znalazł tego, nie? Ty, a czy tutaj jest beczka, z której ja się mogę napić? Tak. Napij się. Czy to mi odnowiło HP do fulla? O, jak dobrze! Dobra, idźmy z Ritą pogadać. Siano, Rita. Załatwiłem sprawę. Załatwiłem sprawę z Nekiem. A, Nek. Wiedziałam, że na N. Dobrze się spisałeś, młody. Masz, tylko nie wydaj na głupoty. O, 80 sztuk złota! Nice! No nie, no to tak, to jest... To mi się podoba, to ja chętnie, częściej. Za takie pieniądze to ja mogę pracować, no. To już przynajmniej coś ładnego sobie można faktycznie kupić za to. Natomiast słuchajcie, skończymy sobie ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do następnych odcinków. Na razie, no i cześć!